Witam w programie Przy Piwie. Dzisiaj moim gościem będzie człowiek, który gdyby mieszkał w Azji, byłby bardzo znany. Gdyby mieszkał w Azji, byłby bardzo bogaty, ale Wiktor Wojtas mieszka w Polsce, zawodowo gra na komputerze i mimo, że jest mistrzem świata w swojej dyscyplinie, to mało kto o nim słyszał. Osiągnięcie pewnego poziomu to przede wszystkim jest ciężka praca, tak? No ciężka praca, czyli gra na komputerze, gra w pewną grę i szlifowanie swoich umiejętności. Pewno zarobiłbyś więcej na graniu, tak, niż będąc na praktykach. Są czasami takie chwile, że człowiek myśli sobie, że już jest, no już jest stary jak na tą grę i może jednak to już jest czas, żeby ruszyć dalej. No i tak, teraz najwyższy czas, żebyś wytłumaczył mi, dlaczego w każdym wywiadzie, niemal każdym wywiadzie mówisz, że granie na komputerze to twoja praca. Jeśli praca, to przecież ktoś ci musi za to płacić. No i właśnie, kto ci płaci za to, że siedzisz przed komputerem i za co ty tak naprawdę dostajesz pieniądze? Wiesz, my gramy w najpopularniejszą grę platformową, sieciową na świecie, jaką jest Counter-Strike. No i płacą nam za to różne organizacje, różne firmy, sponsorzy, którzy chcą się właśnie wiązać ze sportami elektronicznymi. I dodatkowo dostajesz też pieniądze za wygrane turnieje, tak? Tak, między innymi, tak. Też jako, że jest to nasza praca, to te organizacje, które jakby reprezentujemy, płacą nam też pensje. Czyli dostajesz pensje i pieniądze za turnieje, nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów czasami można wygrać, zgadza się? Tak, ale to wiesz, no przede wszystkim, jeżeli chodzi o wygrane na turniejach i właśnie jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to wszystko się wiąże z tym, jaki poziom reprezentujesz, tak, więc tutaj można powiedzieć, że tak, jest, można wygrać dużo pieniędzy, tak, no ale żeby o tych pieniądzach w ogóle pomyśleć, to musisz jednak bardzo dużo się namęczyć i reprezentować bardzo wysoki poziom. Nie wiem, czy te twoje słowa były przejawem skromności, bo jeśli tak, to przypomnę ci, że zdobywałeś Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Cyberolimpijskie. Właściwie nie wiem, czy jest coś we sporcie, czego nie zdobyłeś i stąd pytanie. Ja znam dużo ludzi, którzy grają w gry sieciowe. Ile dziennie ty grasz na komputerze, żeby osiągnąć taki poziom? My mamy drużynę, tak, i traktujemy to jako pracę, więc po prostu trenujemy 5 razy w tygodniu, tak, trenujemy od godziny 18 czy 19 do późnego wieczora. 5-6 godzin w takim razie. No może tak, no tak trzeba powiedzieć, tak, no nie można tutaj jakby ukrywać tego, mówić, że gramy 3 razy w tygodniu albo 4 razy w tygodniu, tak, to jest mimo wszystko nasza pasja, ale też nasza praca, tak. No tak, ale ja zupełnie inaczej powiedziałem 5-6 godzin, powiedziałem 5-6 godzin, że to niewiele, bo ja znam mnóstwo młodych ludzi, którzy przed komputerem przy tej grze spędzają o wiele więcej czasu, a nie wygrali nawet połowy tego, co wygrałeś ty. I właśnie tu się pojawia pytanie o talent. Czy w kontekście gry na komputerze można mówić o talencie? Czym jest talent w e-sporcie? Osiągnięcie pewnego poziomu to przede wszystkim jest ciężka praca, tak? No ciężka praca, czyli gra na komputerze, gra w pewną grę i szlifowanie swoich umiejętności. I na pewno talent jest przydatny, tak? Ale wydaje mi się, że talent może jest 5% sukcesu. Czym jest talent? Umiejętnością szybkiego klikania? Refleks? Talent to jest, możesz mieć talent, tak, nie wiem, możesz mieć refleks, tak, i dzięki temu w jakiś sposób uzupełnisz swoją grę, tak, możesz mieć talent do myślenia taktycznego, tak, czyli możesz być bardziej kreatywny w grze. To jest strasznie duża gama umiejętności, tak, które mogłeś zostać obdarzony, które ci ułatwią w jakiś sposób twoją grę i też wykreują jakby twój styl w tej grze. Obok talentu wymieniłeś podejście, no i właśnie. Kiedyś w wywiadzie, już parę lat temu, grasz od 8 lat w Counter-Strike'a, zgadza się? Od 9. 9, więc powiedzmy, że tak z 4 lata temu, gdy zacząłeś odnosić pierwsze sukcesy, 5 lat temu, powiedziałeś, że od samego początku twojej gry w swojej karierze marzyłeś o tym, żeby zmierzyć się z najlepszymi. Ja kładę nacisk na słowo kariera. Ja mam wrażenie, że ty użyłeś tego słowa z premedytacją i tu moje pytanie, czy ty od początku, gdy usiadłeś do Counter-Strike'a, do strzelania w wirtualnych przeciwników, to myślałeś o tym jako karierze, a nie głupiej grze, rozrywce, zabiciu czasu, no wiesz, tak jak powinno się patrzeć na gry komputerowe. Czy wiesz, ja zawsze od początku już byłem jakby nastawiony na rywalizację, tak, ja uprawiałem dużo sportów, może nieprofesjonalnie, tak, ale jakby poświęcałem mnóstwo czasu, energii i też zawsze chciałem wygrywać. W momencie, kiedy zobaczyłem, że jest taka gra na komputerze, tak, zagrałem raz, drugi, pomyślałem sobie, że czemu właśnie w tej grze by nie zrobić jakiejś kariery, czemu w tej grze by nie osiągnąć jakiegoś sukcesu. Czyli można powiedzieć, że w jakimś stopniu tą swoją grę, rozrywkę, traktowałeś od początku jako inwestycję w przyszłość?
że coś ci to przyniesie. Chyba tak nie traktowałem, wiesz, bardziej to była dla mnie nadal taka pasja i przede wszystkim rozwijanie kolejnego miejsca, w którym mogę rywalizować, tak? Czyli jakby chciałem też w tym miejscu osiągnąć jakiś sukces i w tym miejscu zaznaczyć swoją obecność. Nie myślałem właśnie o żadnych zyskach finansowych czy... Ale chciałeś być mistrzem, chciałeś być najlepszy, tak. Czyli grałeś dla określonych celów. To nie było tak, tak, że sobie postrzelam. Ja chciałem być lepszy, tak? Nie myślałem o tym, żeby osiągnąć jakieś mistrzostwo i tak dalej, ale po prostu ja chciałem osiągnąć ten poziom, żeby móc stanąć obok tych najlepszych graczy. Nie ma teraz problemu z mobilizacją? Po wygraniu wszystkiego możesz powiedzieć, jestem najlepszy, bądź przez pewien czas byłem najlepszy. Co w takim razie teraz cię mobilizuje? Ja cały czas pracuję nad sobą, tak? Staram być coraz lepszym graczem, tak? Coraz lepszym zawodnikiem i ja nadal widzę wiele wad w mojej grze. Cały czas jakby człowiek ma tą motywację, cały czas jest coś takiego fajnego w tym wszystkim. Czyli mimo tych 9 lat dalej cię ta gra kręci, mówiąc w taki sposób bardzo kolokwialny. Natomiast się zastanawiam, czy to nie powinno być już problemem. Masz 23 lata, studiujesz prawo, mam nadzieję, że możemy o tym powiedzieć, i grasz zawodowo w gry komputerowe. Problem jest taki, że poświęcasz się moim zdaniem karierze, która tak naprawdę nie ma szczególnej przyszłości, bo chyba 40-50-latkowie nie będą zdobywać mistrzostwa świata w gry komputerowe. Zgadza się? Jak to oceniasz? Znaczy wiesz, ja przede wszystkim nie planuję grać do tego wieku, tak? Czyli to od razu mogę podkreślić. Dużo zależy od tego, jak sporty elektroniczne się rozwiną, tak? Jak patrzysz na to, co się dzieje w Korei czy w Niemczech. Sporty elektroniczne mają bardzo ciekawą przyszłość, tak? W Korei sporty elektroniczne, takie gry jak StarCraft czy Counter-Strike, są w telewizji. Normalnie tak jak u nas są seriale, tak? Tam puszczają normalnie mecze w grach komputerowych i wszyscy ludzie śledzą z zainteresowaniem wyniki zawodników, życie zawodników i ich osiągnięcia, tak? To jest na razie oczywiście kosmos, jeżeli chcemy porównywać tutaj Polskę i Koreę. No ale widzimy, że jest możliwy rozwój w jakąś ciekawą właśnie stronę, więc nie można tego skreślać. Jasne, możliwe, że po zakończeniu kariery gracza będziesz trenerem, menadżerem, kimś tam będziesz ekspertem w studiu, oczywiście jest taka szansa, ale bądźmy realistami. Moim zdaniem, gdy miałeś 17-18 lat, super, robiłeś karierę, to jest dobre słowo, zarabiałeś pieniądze, natomiast nie masz takiego poczucia, że teraz czas się poświęcić temu, co później będzie owocowało, czyli no właśnie, wrócę do tego prawa, nie masz takiego poczucia, że każda godzina stracona przy komputerze rzutuje na twoją przyszłość? Czy wiesz, nie boisz się tego, że mógłbyś teraz pracować w kancelarii, nie wiem, robić praktyki? Jasne, no praktyki mógłbym robić, tak? No nie można tego ukrywać, ale też z drugiej strony, tak jak mówiłeś, że w wieku 17-18 lat robiłem karierę, no i może nie do końca to jest prawda, bo na dobrą sprawę my zaczęliśmy osiągać te sukcesy, tak? 3 lata wstecz zaczęliśmy osiągać takie naprawdę duże sukcesy, o których wszyscy marzyliśmy i ja dopiero wtedy jakby zacząłem robić tą karierę, jakby dopiero wtedy zaczęliśmy żyć tym swoim marzeniem, realizować te swoje marzenia, tak, o których zawsze myśleliśmy i nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to kiedyś będzie realne, więc jakby nie chcę się jeszcze jakby z tego wykreślać. No i poza tym studia, wiesz, ja zawsze studiuję, to jest tak, że nie jest bardzo ciężko łączyć studiów, niezależnie o jakich studiach mówimy, tak, z pracą, tak, no bo tak trzeba nazwać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o granie, to największym mankamentem są wyjazdy na turnieje, a z drugiej strony też to jest największa frajda, tak, wyjeżdżanie do Dubaju, Singapuru, Chin, Korei, zwiedzanie całego świata. Czasami jednak wypada ci na terminy sesji i to jest jedyny mankament, z którym naprawdę ja się muszę borykać. Wybacz bezpośredniość, ale muszę się zapytać, będąc młodym prawnikiem zarobiłbyś mniej niż będąc graczem komputerowym? Wydaje mi się, że to jest dość podchwytliwe pytanie, tak? Znaczy ja znam realia, tak jak to wygląda, na praktykach nie zarabiasz, więc na pewno zarobiłbyś więcej na graniu, tak, niż będąc na praktykach, ale z drugiej strony praktyki to jest inwestycja w przyszłość, tak? Więc nie można jakby podchodzić do tego jedynie, jeżeli chodzi o pieniądze. Wrócę do jednego z swoich wywiadów. Powiedziałeś kiedyś, są takie chwile, że mam wszystkiego serdecznie dość i chcę to rzucić. Często? Wiesz, takie chwile mam
czasami, jak już jestem, na przykład wracamy po nieudanym turnieju, tak, i mamy w jakiś sposób problem z porozumieniem się, ze zrozumieniem, gdzie zrobiliśmy błąd, czemu przegraliśmy, co jest nie tak w naszym zespole, tak. Są czasami takie chwile, że człowiek myśli sobie, że już jest, no nie, jest stary jak na tą grę i może jednak to już jest czas, żeby ruszyć dalej, tak? No właśnie, czyli są chwile, gdy masz ochotę to rzucić, bo jest ciężko. Ja myślę, że wielu naszych widzów myśli o tych twoich 9 latach gry jako takiej idylli nieustannej, że sobie grałeś na komputerze, wygrywałeś turnieje, zarabiałeś pieniądze. Natomiast podejrzewam, że tak nie było i moje pytanie, gdyby teraz po tym wywiadzie podszedł do ciebie młody chłopak, młody gracz i powiedział: słuchaj, Wiktor, ja chciałbym być graczem, ja chcę wygrywać, ja chcę odnosić sukcesy, chcę być jak ty. To powiedziałbyś mu: tak, warto spędzać przez te kilka lat, te kilka godzin dziennie przy komputerze, zrób to, to jest dobry pomysł, czy może sugerowałbyś mu inną pasję, inne hobby, nie poleciłbyś mu tej drogi, którą ty przeszedłeś? Na pewno bym nie powiedział: nie graj, tak, nie rób tego, zajmij się czymś innym, bo mimo wszystko, jeżeli młodzież do nas przychodzi, tak, no bo dostajemy mnóstwo wiadomości, mnóstwo e-maili, to pisanie im: nie graj, daj sobie spokój. To jest jakby niszczenie pasji, niszczenie pewnych marzeń. Jeżeli naprawdę ma pasję, jeżeli to jest jego marzenie, żeby osiągnąć taki sukces, to niech spróbuje, ale niech pamięta, że po prostu to jest ciężka praca i naprawdę wymaga wielu poświęceń. A gdybyś nie odniósł tych wszystkich sukcesów, o których mówiliśmy na początku, to żałowałbyś tych tysięcy, setek tysięcy godzin spędzonych przy komputerze? Jeżeli bym miał okazję podróżować po świecie, tak jak miałem z tą drużyną, z tymi ludźmi, to bym nie żałował, wiesz? Jaka jest szansa, że ten młody chłopak będzie mógł walczyć o tytuły mistrzowskie, będzie jeździł do Dubaju, Singapuru i tak dalej? Tu bardzo dużo zależy od tego, właśnie tak jak powiedziałem, też talent, tak? Czyli jak szybko będzie się uczył, tak? W jaki sposób będzie się uczył tej gry, od czego zacznie, czy od razu załapie najważniejsze elementy gry, czy najpierw zabłądzi, tak jak nam wszystkim się zdarzyło, tak? W najlepszym zespole duńskim gra chłopak, który ma 17 lat, tak? Który zaczął grać 2 lata temu, czy 3 lata temu. No to czemu mam przekreślać innych młodych ludzi? Od pewnego czasu, właściwie od momentu, gdy odbyła się olimpiada w Pekinie, toczy się dyskusja, czy sport elektroniczny może aspirować do miana takiego tradycyjnego sportu. Czy twoim zdaniem jest szansa na to i czy twoim zdaniem jest to dobry pomysł, aby ten chłopak, młody chłopak, o którym mówimy, który właśnie zaczyna grać, za kilka lat odbierał nie medal na cyberolimpiadzie, ale medal na takiej tradycyjnej olimpiadzie, czy nastąpi moment, gdy sport elektroniczny będzie na równi z siatkówką, koszykówką, piłką nożną, golfem? Ja się zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, żeby właśnie sport elektroniczny na siłę, no bo nie można jednak ominąć tego sformułowania, na siłę wiązać się z normalnym sportem, tak? Bo już wszystko jakby odkrywamy nową dziedzinę rozrywki. Dlaczego by nie stworzyć czegoś osobnego, tak? Czegoś, co by miało swój własny jakby wykreowany świat i też jakby pozwalało ci wybierać między sportem a właśnie sportami elektronicznymi. Dlatego chciałbym, żeby to wszystko, tak jak teraz budujemy to już od dłuższego czasu, żeby to spokojnie swoim tempem urosło do właśnie takiej rangi jak piłka nożna czy siatkówka. Okej, Wiktor, w takim razie życzę ci, żebyś odnosił sukces jeszcze kolejny, ale niekoniecznie na olimpiadach, tylko dalej na cyberolimpiadach, dobra? Tak, dzięki wielkie. Powodzenia, dzięki za rozmowę.